Nie wszystko w tych Stanach jest takie super, jak ci się zdaje. Nie mogłem już tam dłużej bez ciebie. Jednak pan do nas powrócił, ja bym już nie wracała. A jak nie było mnie, to mama gdzieś wychodziła, spotykała się z kimś tu. Dobrze będzie wszystko, tylko już nie myśl o tym. I za to się napijmy. Nie będę piła za to, że on tam słał. Nie! Konradzie, od premiery twojego ostatniego filmu minęło 6 lat. Jakie to uczucie powrócić na czerwone dywany? No bardzo ekscytujące. Jest to zawsze jakieś duże wydarzenie dla reżyserów, którzy, tak jak mówisz, nie często robią filmy. No będzie to ekscytujące. No właśnie widzę, że on już jest, ten czerwony dywan. Tak, no jest, bardzo się cieszę, że będę mógł dzisiaj przejść po nim i po prostu zaprezentować swój nowy film. Ale to jest też film, za sprawą którego ty rozliczasz się ze swoją przeszłością. Co to oznacza? I pomyślałem sobie, że skoro jestem ja osobiście dzieckiem alkoholika i przeżyłem to osobiście, jako reżyser będę mógł pokazać coś, z czego nikt wcześniej tego nie zrobił, bo nie było jeszcze filmu, który pokazuje tematyki alkoholizmu z punktu widzenia dziecka. Mam nadzieję, że ten film pomoże wielu osobom zrozumieć ten punkt widzenia i to, z czym się borykaliśmy lub borykamy do dziś. Jak wyglądało poszukiwanie tej pary głównych bohaterów? Maciej Sztur, wiemy, że ma talent. Weronika Książkiewicz ostatnio wychodzi z tej szuflady aktorek mediowych. Widzieliśmy to po Furiozie. Teraz kolejne jej oblicze w twoim filmie. No to jest ewidentnie rok Weroniki Książkiewicz. Mam nadzieję, że po tym filmie udowodni już wszystkim, że może grać wachlarz ról i w przyszłości będziemy mogli ją zobaczyć w większym po prostu repertuarze. A Maciek, no to jest człowiek tak utalentowany, tak wielki, że zawsze chciałem, żeby zagrał w jednym z moich filmów. Długo się zastanawiałem, czy ma być w moim filmie, ale jest podobny do mojego ojca i to jest bardzo słuszny wybór. Cieszę się bardzo, że udało mi się go namówić i że tak, a nie inaczej zagrał tą postać. Jak się gra wiarygodnie alkoholika? No widziało się niejedno. Przeżyło się niejedno? Przeżyło się też niejedno. Stety, niestety. Wiele przemyśleń na ten temat, ale też bardzo konkretne zadanie grania konkretnej roli konkretnego człowieka. Ten film jest poniekąd autobiograficzny naszego Konrada, reżysera, i poniekąd on opowiada o swoim ojcu, więc bardzo chętnie poznawałem historię prawdziwego Alka. Konrad dysponował kilkoma nagraniami wideo, też jego zapiskami, no i w to się wgłębiałem i tutaj to była moja właśnie główna, prawie że jedyna inspiracja tak naprawdę. Te obrazy zarejestrowane przez małego Konrada na kamerze wideo oraz jego zapiski również z terapii. To były dla mnie nieocenione źródła wiedzy i kombinowania o tym, jak tego bohatera po prostu poprowadzić. No, twój bohater w tym filmie jest radiowcem. Jakie kawałki prezentuje w radiu? Właśnie, szczerze mówiąc, nie pamiętam, co myśmy tam w końcu wybrali, żeby poszło, ale staraliśmy się chociaż kilka utworów pozyskać, mimo jakichś absurdalnie czasami drogich praw do wykorzystania choćby kilku sekund nagrania, ale udało się. Parę jest takich szlagierów rzeczywiście z tamtych czasów, które wprowadzają świetnie w tamten klimat. Weroniko, no to powiem na początek, że to jest jeden z najlepszych polskich filmów tego roku. Bardzo dziękujemy. I to tyle, dziękujemy. Nie, chodzi chyba o to właśnie w aktorstwie, że no właśnie po to się wykonuje ten zawód, żeby grać w takich filmach. Ja myślę, że to jest bardzo ważny film dla naszego społeczeństwa. Jest ważnym filmem, jest mądrym filmem i również jest pięknym filmem. Ja się bardzo cieszę, że mogłam wziąć w tym udział, że jakby Konrad Aksinowicz, reżyser, powierzył mi rolę tak naprawdę swojej mamy, bo scenariusz jest z małymi zmianami praktycznie oparty na przeżyciach Konrada, na jego dzieciństwie. Jeszcze zapytam ciebie o te lata 90. Jak ty wspominasz te lata 90? Ojeju, bardzo dobrze. I 80. tak naprawdę. Stanie w kolejkach po jedzenie na kartki.
No i 90... To bardzo miłe wspomnienie. Wiesz co, ja mam jakieś takie wspomnienie, że zawsze z babcią stałam, babcia, ja byłam jeszcze w wózku wtedy, i stałyśmy w kolejce do rzeźnika. Ja to tak pamiętam, bo zawsze jak wyjeżdżałyśmy, to babcia mi dawała taką surową parówkę i wtedy ta parówka to było jak w ogóle jakaś delicja, najlepsze coś, co można było dostać, więc mi się to tak dobrze kojarzy, z taką pyszną, surową parówką. Wystałam swoje w wózku i była nagroda. No to powiedz... No i te peweksy, prawda? Nie wiem, ty jesteś dużo młodszy. Ja jestem no nieco młodszy, ale tak. Ale to też było jak takie spełnienie marzeń, wejście do takiego sklepu i zobaczenie tak niesamowitych rzeczy, a tam wszystko było niesamowite. No a teraz też coraz częściej będziemy się do sklepów wybierać, bo święta lada moment. Jak ty wspominasz te święta, jak byłaś dzieckiem? Wiesz co, no to był taki czas, który po prostu spędzaliśmy wspólnie razem z całą rodziną i tak naprawdę cały czas tak u mnie to od lat wygląda, że tego 24 niezależnie od tego, kogo rzuciło, w jaki kierunek Polski czy świata, siadamy przy jednym stole.